Panie profesorze, dziękując za obszerną, kompetentną, można powiedzieć wyjątkową informację, która potwierdza w kolejnym roku, że jest pan rzecznikiem praw obywatelskich w bardzo trudnych czasach. W czasach, w okresie, w którym obóz sprawujący władzę, rząd Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba nazwać, jego zaplecze polityczne, dokonał demontażu większości instytucji demokratycznego państwa prawa, łamiąc zasady trójpodziału władzy, będącego w istocie gwarantem przestrzegania praw człowieka i obywatela w Polsce. Zawłaszczenie, upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, który przestał pełnić swoją ustrojową rolę, upolitycznienie prokuratury, zawłaszczenie KRS-u, Sądu Najwyższego w części, zamach na niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską, by dopełnia obrazu zniszczenia przez ostatnie lata fundamentów państwa prawa budowanego przez ostatnie pokolenia Polaków, a będących marzeniem wielu pokoleń Polaków. Wysoka Izbo, jesteśmy świadkami, na naszych oczach rozgrywa się być może ostateczny akt rozprawy obozu władzy z demokratycznym porządkiem w Polsce, mianowicie likwidacja ostatniego niezależnego organu, ostatniego niezależnego urzędu, który pan tak profesjonalnie i godnie, odpowiedzialnie reprezentuje. Partia rządząca przy pomocy swoich byłych funkcjonariuszy wybranych legalnie i nielegalnie do Trybunału Konstytucyjnego, zwanego, to trzeba powiedzieć, Trybunałem Julii Przyłębskiej. Wolałbym mówić o Trybunale Konstytucyjnym, który jest filarem troski o prawa człowieka, ale wiemy, że tak nie jest. Tenże Trybunał w sposób niezgodny z Konstytucją będzie, i to jest, to się rozgrywa na naszych oczach, chce pozbawić urzędu pana profesora, próbując ten ostatni bastion niezależności w Polsce podporządkować obozowi władzy. Jednocześnie w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, i to z ust ważnych polityków obozu władzy, że wybrany przez Sejm kandydat na rzecznika będzie pełnić obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. To oczywiście jest niezgodne z Konstytucją, która nie przewiduje instytucji pełniącego obowiązki. Nie ma w polskim porządku prawnym takiej instytucji jak pełniące obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan po prostu je pełni i uznajemy to z pełną konsekwencją tego słowa. Ale to jest też jakaś próba marginalizacji Senatu, próba obejścia być może naszej demokratycznie wyrażonej woli. Presja na Senat, a może aby uległ propozycjom personalnym obozu władzy. Ale artykuł 209 Konstytucji mówi wprost, że rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu, więc przestrzegając porządku prawnego, nasz głos powinien się i będzie się w tej sprawie liczyć. Wysoka Izbo, na tej sali powinno mocno wybrzmieć, po raz kolejny zresztą, słowa, które wypowiadaliśmy przy okazji wyrażania zgody na objęcie funkcji rzecznika przez pana ministra Piotra Wawrzyka. Mówiliśmy, że nie ma naszej zgody na wybór osoby na tak ważną funkcję, funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, osoby, która reprezentuje obóz władzy, animuje tą władzę, uczestniczy, wspiera, tworzy prawo, które niszczy dorobek demokratycznej Polski. Nie poprzemy kandydata, który będzie reprezentować wprost lub pośrednio władzę, która łamie zasady choćby wolności zgromadzeń, wykorzystując cały aparat represji, aby nękać i ścigać
protestujących podczas demonstracji, demonstracji często w obronie właśnie praw człowieka. Nie poprzemy jako większość, demokratyczna większość Senatu, kandydatur wywodzących się z obozu, który ogranicza niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Przecież to prowadzi do ograniczenia, pozbawiania obywateli gwarancji, że sądy orzekną w ich sprawie bezstronnie, w sposób całkowicie wolny od politycznych nacisków. Nie zgodzimy się na Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zaplecze polityczne ogranicza prawa kobiet, wprowadza całkowity w istocie zakaz aborcji, grozi wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej, ogranicza dostęp do antykoncepcji awaryjnej, do edukacji seksualnej. Nie zaakceptujemy kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciela obozu władzy, obozu, który zarządza, rządzi przy użyciu strachu, którego przedstawiciele często w przestrzeni publicznej używają języka przemocy, nienawiści, wykluczenia, pogardy, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu ataków na tle narodowościowym, religijnym, orientacji seksualnej, czy z powodu poglądów politycznych, jak było w przypadku świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza. Nie zgodzimy się na kandydata, który bierze udział w tworzeniu prawa, wspiera obóz władzy, o tym mówił dzisiaj pan rzecznik w swoim wystąpieniu, poprzez tworzenie prawa, które ogranicza prawa obywateli do prywatności, poprzez niekontrolowaną inwigilację rządu, który rozszerza nieustająco uprawnienia służb specjalnych, gromadzi i przetwarza ponad miarę dane osobowe obywateli, który pod pretekstem zapobiegania terroryzmu stosuje bez szczególnej kontroli podsłuchy i obserwacji obywateli. Jesteśmy jako obywatele poddani powszechnej inwigilacji. Nie ma na to naszej zgody. Polsce potrzebny jest rzecznik, Polsce, obywatelom polskim. Potrzebny jest rzecznik, który będzie zdecydowanie reagować na nadużycia władzy, każdej władzy, żeby było jasne, ale szczególnie takiej, która używając podporządkowanych sobie instytucji, ściga niezależnych, niewygodnych sędziów i prokuratorów. Rzecznika, który będzie miał odwagę stanąć po stronie obywateli, również sędziów polskich, i przystąpi do postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Powiem, są takie postępowania, na przykładem jest sędzia Tuleja czy sędzia Żurek. Będziemy oczekiwać, że przyszły Rzecznik Praw Obywatelskich, tak jak będący na tej sali pan Adam Bodnar, miał odwagę przystąpić do takich postępowań. Polska potrzebuje rzecznika, który stanie po stronie ściganych przez organy państwa demonstrantów, bitych przez policję kobiet. Potrzebujemy rzecznika praw obywatelskich, który będzie interweniował, gdy zagrożone są konstytucyjne prawa obywateli w zakresie dostępu do obiektywnej informacji, wolnego słowa. Będzie reagował na przejmowanie przez spółki Skarbu Państwa i instytucje podległe rządowi przejmowania wolnych mediów. Potrzebujemy rzecznika, który stanie po stronie słabszych i wykluczonych, represjonowanych za swoje poglądy, orientację seksualną, narodowość, wyznanie. Panie senatorze. Kończę. Za swoje poglądy polityczne. Panie profesorze, jeszcze raz dziękuję za odpowiedzialną pracę. Pracę dobrze służącą ochronie praw i wolności obywatelskich.
dobrze służącej Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie senatorze.